To powiedział, dając znać, jaką śmiercią uwielbi Boga. I gdy to powiedział, rzekł mu: pójdź za mną. Ewangelia według Jana 21:19. Dobrze jest naśladować. Ostatni rozdział Ewangelii Jana opisuje wydarzenie nad Jeziorem Galilejskim, kiedy to Jezus ponownie ukazał się uczniom, jak mówi nam Ewangelia Jana 21:1. Ich obecność w tym regionie nie była zaskakująca. W dniu zmartwychwstania Chrystusa powiedziano im, aby poszli do Galilei, bo tam On ich zobaczy. Jak mówi nam Ewangelia Mateusza 28, 7 werset i 10 werset oraz Ewangelia Marka 16, rozdział 7 werset. Oczywiście cieszyli się, widząc Go w górnym pokoju w Jerozolimie. Teraz jednak byli w Galilei i czekali na to, by zobaczyć Go ponownie. Jakie myśli mogą zaprzątać nasze umysły, gdy czekamy, aż Pan wypełni swoje obietnice? Przy tej okazji Piotr oświadczył: idę na ryby. Jana 21:3. Samo łowienie ryb nie musi być grzechem, z pewnością musieli jeść. Wydaje się jednak, że łowienie ryb stało się dla Piotra czynnością rozpraszającą. Kiedy sam Jezus stanął na brzegu, Piotr nie posiadał duchowej świadomości, by zdać sobie sprawę, kim On jest, aż apostoł Jan oznajmił: to Pan, jak mówi nam Ewangelia Jana 21:7. To wskazuje, że nasze codzienne czynności muszą być przesiąknięte świadomością obecności Pana. W przeciwnym razie popadniemy w nasz stary, naturalny pogląd na rzeczy, nie mogąc rozpoznać, że On jest tam z nami. Gdy uczniowie dotarli na ląd, ich łowienie ryb zostało zastąpione ucztowaniem. Pan Jezus łaskawie przygotował śniadanie dla nich wszystkich. Cóż to za czas, gdy sam Mistrz zaprasza nas na posiłek. Po wspólnym posiłku Pan z czułością zajął się publicznym przywróceniem Piotra, polecając mu, aby opiekował się jagniętami i owcami jego stada. Potem następuje cytowany wcześniej werset. Chociaż Piotr musiałby cierpieć ze względu na Chrystusa, słowa Zbawiciela ustabilizowałyby jego drogę. Pójdź za mną. Wiele zwykłych zadań będzie nas codziennie zajmować, ale nie znajdujmy w nich naszego zadowolenia. Jeżeli będziemy nie tylko łowić ryby, ale także ucztować i naśladować, jakie to będzie świadectwo? Dobrze jest naśladować. To powiedział, dając znać, jaką śmiercią uwielbi Boga, i gdy to powiedział, rzekł mu: pójdź za mną.